Dzień dobry. Historia to najczęściej historia ludzi. Tych pierwszoplanowych, ale często tych będących bardziej w cieniu, dzisiaj już może nawet zapomnianych. Chciałbym opowiedzieć Państwu historię trzech braci. Wszyscy urodzili się w głębi Cesarstwa Rosyjskiego. Wszyscy są pochowani tutaj, na starych Powązkach. Jeden był narodowcem i bliskim współpracownikiem Romana Dmowskiego. Drugi był socjalistą, legionistą. Trzeci był propagatorem sztuki, zwłaszcza tej polskiej, ludowej. Każdy z nich służył Polsce. Każdy inaczej. Tak się składa, że jeden z nich jest moim pradziadkiem. Zapraszam do oglądania. Kazimierz Warchałowski urodził się w 1872 roku w Woronerzu. Po studiach w Sankt Petersburgu wyjechał na praktykę do Lwowa, gdzie spotkał Romana Dmowskiego i związał się z ruchem narodowym. Wstąpił do Ligi Narodowej. Na przełomie wieków, również pod wpływem Dmowskiego, wyjechał z rodziną do Brazylii. Była tam już całkiem liczna Polonia, niestety pod względem kultury i oświaty trzeba było zorganizować praktycznie wszystko. Warchałowski zorganizował Szkolnictwo Polskie, Towarzystwo Szkół Ludowych, zaczął też wydawać polskojęzyczną gazetę Polak w Brazylii. Organizował też kolejne misje kolonizacyjne dla Polaków w Brazylii, a później i w Peru, w dorzeczu rzeki Ucayali. Podczas I wojny światowej organizował pobór Polaków do wojska Hallera, wysłał też na wojnę dwóch swoich synów, najstarszego Jerzego, późniejszego konsula generalnego w Królewcu, oraz drugiego w kolejności, Ludwika. Jerzy trafił do sztabu generała Hallera. Ludwik się nie nawojował. Zmarł na Hiszpankę w Paryżu. W 1918 roku Brazylia jako pierwszy kraj Ameryki Łacińskiej uznała niepodległość Polski. W znacznej mierze była to zasługa Kazimierza i jego przyjaźni z ówczesnym prezydentem Brazylii, Venceslau Brasą. Zaraz po odzyskaniu niepodległości Kazimierz Warchałowski rzucił wszystkie swoje brazylijskie interesy i wrócił do kraju. Zamieszkał w Warszawie. Cały czas współpracował z Dmowskim. Odpowiadał za umowę statutową Wolnego Miasta Gdańska, następnie zaś przez szereg lat pracował w ministerstwie, gdzie zajmował się sprawami emigracyjnymi. Pisał też książki poświęcone głównie życiu w Ameryce Południowej. O, tu widzą Państwo jedną z nich, na krokodylim szlaku. Zmarł w 1943 roku w Konstancinie, w willi Ukrainka. Dwa lata młodszy Jerzy Warchałowski ukończył prawo, także w Sankt Petersburgu, a następnie architekturę i historię sztuki, już w Krakowie. Był bywalcem Jamy Michalikowej, gdzie pieszczotliwie zwano go Jerzykiem. Poświęcił się propagowaniu polskiej sztuki ludowej, głosił też modernizm oraz sztukę użytkową. Założył spółdzielnię artystyczną Ład, był też współzałożycielem Stowarzyszenia Polska Sztuka Stosowana. W 1913 roku, na łamach czasu, wylansował młodą i wtedy nieznaną artystkę, Zofię Stryjeńską. Wypromował też malarza i grafika Jana Wałacha. W 1925 roku odpowiadał za organizację pawilonu polskiego na międzynarodowej wystawie w Paryżu. O, tu widzą go Państwo na zdjęciu. W ostatnich latach życia pracował, podobnie jak brat, w MSZ, gdzie odpowiadał za polski narodowy wystrój placówek dyplomatycznych. Zmarł w 1939 roku. Na jego pogrzebie obecny był Józef Beck, który pośmiertnie odznaczył go wysokim odznaczeniem. Obaj bracia leżą na Starych Powązkach, niedaleko bramy nr 6. Ich nagrobek jest skromny, krzyż został ustawiony jeszcze przed wojną. Płytę ufundowała wnuczka Kazimierza, Beatrice, urodzona i zamieszkała już w Brazylii. Ich najmłodszy brat, Józef, także skończył studia w Sankt Petersburgu, tym razem budownictwo. Zapewne już w stolicy Rosji zetknął się z ideami socjalistycznymi. Po studiach zamieszkał w Pułtusku, gdzie podczas rewolucji 1905 roku organizował tajne szkolnictwo polskie, był też współzałożycielem Komitetu Powiatowego PPS. Gdy zagroziło mu aresztowanie, przeniósł się do Kijowa. W 1906 roku, podczas rozłamu,
opowiedział się za frakcją rewolucyjną. Działał też w tajnym Związku Walki Czynnej. O, tu na zdjęciu widzą Państwo Radę Główną Związku. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów. Walczył przez całą wojnę. Zginął 15 czerwca 1919 roku podczas walk z wojskami ukraińskimi w czasie kształtowania się granicy polsko-ukraińskiej w Małopolsce Wschodniej. Zmarł jako kapitan. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i awansowany na stopień majora. Pochowany jest w części cmentarza obok Alei Zasłużonych. To mój pradziadek, a ja jestem pierwszym pokoleniem od co najmniej 6, które nie musiało z bronią w ręku walczyć o Polskę i niech lepiej tak zostanie. Dlaczego Państwu o tym opowiadam? Ano dlatego, że moim zdaniem historia Polski to historia różnorodności. Oto z jednej rodziny, z jednego pnia wyrosło 3 Polaków. Jeden był socjalistą, potem legionistą, oddał życie za Polskę. Drugi był narodowcem, współpracownikiem Romana Dmowskiego. Wierzył w sens istnienia zamorskich kolonii polskich. Trzeci był propagatorem sztuki, którego poglądów politycznych co prawda nie znam, ale który z całą pewnością ma swój wkład w rozwój polskiej kultury. A wszyscy oni wyrośli z jednego pnia, gdzieś hen w głębi Imperium Rosyjskiego. Każdy z nich myślał o Polsce inaczej, ale wszyscy razem służyli Polsce. Wiem na pewno, że płynie we mnie krew polska, ale też żydowska, austriacka, ukraińska. A gdybym sobie zrobił testy DNA, to pewnie dopiero bym się zdziwił. Czyli jestem Polakiem. A opowiadam Państwu o tym z Powązek, które dla mnie są istnym sanktuarium różnorodności. Przecież Powązki to cmentarz katolicki, ale też ewangelicki, żydowski, muzułmański. Nie brak tu też pochowanych osób prawosławnych, agnostyków, czy też ludzi po prostu niewierzących. A Powązki wojskowe? To ci jest dopiero panteon różnorodności. Jednym ze źródeł nieszczęść, jakie spadały na Polskę, była właśnie ta nieumiejętność dogadania się, nieumiejętność zrozumienia drugiej strony. Ostatnio dużo czytam o Warszawie XVIII wieku i siłą rzeczy czytam też dużo o ówczesnych warszawskich i polskich elitach. I mam déjà vu. Widzę te same podziały, jakie obserwujemy teraz. Wszyscy wiemy, do czego one doprowadziły. Może więc czas zacząć rozmawiać i znajdować siły w naszej różnorodności. I nawet jeśli to, co teraz mówię, brzmi naiwnie, to tak, chcę być naiwny. Zacznijmy może ze sobą rozmawiać. Okazja zbliża się już niebawem, za parę dni usiądziemy przy wigilijnym stole. Wesołych świąt.